Cześć moi drodzy, witam Was na kolejnym wideovlogu Skrzynię. Tym razem witam Was w uśmiechniętej Polsce i mam nadzieję, że oczywiście wszyscy jesteśmy z tego jak najbardziej zadowoleni, no bo przecież uśmiech zawsze się kojarzy z czymś miłym. Zgadza się? No to za chwilę sobie troszeczkę to przeanalizujemy z troszeczkę z innej perspektywy. I myślę, że niektórym niestety zgaszę ten uśmiech, niechcący, bo to nie jest moim celem. Ale zanim przejdziemy do meritum sprawy, gdzie dzisiejsze meritum będzie się oczywiście odbywało w myśl tego powiedzenia, które widzicie na obecnej grafice, gdzie pozwolę sobie przeczytać ten tekst. Szczytem doskonałej manipulacji jest danie niewolnikowi złudzenia, że jest wolny, zdrowemu, że jest chory, a głupcowi, że jest mądry. I tym meritum sprawy przechodzimy do tematu, ale zaczniemy od ogłoszeń parafialnych. Moi drodzy, przypomnę, zwłaszcza dla nowych widzów, których ostatnio troszeczkę przybyło, więc witam Was na moim kanale. Mam nadzieję, że jeszcze ze mną długo wytrzymacie. Otóż na moim kanale w menu playlisty stworzyłem kilka interesujących playlist, które myślę, że mogą być warte do Waszego rozważenia. To nie są moje filmy, tylko to są filmy gdzieś z kanałów, które gdzieś w przestrzeni YouTube uznałem, że warto, żebyście się z nimi zapoznali. Między innymi jest tam playlista chociażby pana Alfreda Palli na temat zakazanej archeologii biblijnej. Polecam sobie obejrzeć, ponieważ pan Palla jest uznanym archeologiem biblijnym. Są również inne playlisty, a ostatnio dołożyłem nową playlistę, tak zwana Apokalipsa Teraz. Myślę, że zwłaszcza dla osób wierzących może to być oczywiście bardzo, bardzo ciekawa analiza. Generalnie oglądając materiały tego typu, muszę stwierdzić, że powiedzmy, że w tym 98% jak najbardziej są to materiały oparte tylko i wyłącznie na Biblii. Oczywiście są tam pewne niuanse, z którymi nie mogę się zgodzić, ale to jest naprawdę niewielki, powiedzmy do 2%. Natomiast jeśli chodzi o meritum tej sprawy, no to jak najbardziej muszę Wam to wszystko polecić. Ponieważ naprawdę warto, warto, warto to sobie obejrzeć i dlatego w tym celu poleciłem Wam jak najbardziej te playlisty. Dodatkowo tam są również inne materiały, również dotyczące właśnie wiary i tak dalej, przede wszystkim, ale nie tylko, bo też są bardzo ciekawe filmy dokumentalne i myślę, że dlatego na pewno dla poszerzenia horyzontów warto tam luknąć, więc zapraszam do nowej playlisty Apokalipsa teraz. Co więcej, chciałem Wam tutaj jeszcze bardzo ciekawe kanały na YouTubie polecić. Pierwszy kanał to jest oczywiście Dialog z Biblią, ponieważ polecam kanał, to nie stworzę dlatego playlisty, ponieważ między innymi pojawił się tam bardzo merytoryczny komentarz do książki Chrześcijaństwo, Anormalna religia, to chyba jakoś tak nosi ten tytuł tej książki. Przyznam szczerze, że nie pamiętam, jak ona w pełni brzmi, ale coś w ten deseń. Natomiast słyszałem, że jest głośno o tej pozycji książkowej. Natomiast się na niej nie skupiałem, ponieważ mnie akurat tego rodzaju książki zwyczajnie nie interesują. Jeśli chodzi o książki takie stricte religijne, to ja sobie wolę o jakiejś archeologii biblijnej poczytać, co zresztą w mojej bibliotece takowe książki jak najbardziej są. A czyjaś interpretacja Biblii mnie nie interesuje, ale włodarze tego kanału Dialog z Biblią postanowili się odnieść i w sposób merytoryczny
wypunktowali, że wiele tez zawartych w tej książce tak naprawdę jest w sprzeczności z Biblią, a rzekomo udowadniającym, że to chrześcijaństwo jest tą niemoralną czy amoralną religią. Więc myślę, że dla poszerzenia horyzontów, nawet czy ktoś czytał tą książkę, czy nie, myślę, że warto poznać te wszystkie informacje. Dlatego, jeżeli traficie na kogoś, kto rzeczywiście zetknął się z tą książką i ma jakieś wątpliwości, to dobrze byłoby na przykład wysłać link do tego kanału, tak? Ale przede wszystkim, żebyś wiedzieć, czy warto, powinieneś w pierwszej kolejności sam się z tym zapoznać, tak? Bo być może te materiały jak najbardziej będą dla ciebie pożyteczne. Tobie też utrwalę jakąś wiedzę, a przede wszystkim będziesz miał wiedzę, co tam jest, gdzie potem w przyszłości będziesz mógł podejść z taką osobą do polemiki. Jak to się mówi, w obronie wiary, jeżeli oczywiście wiara dla ciebie coś znaczy, tym bardziej, że to jest atak w chrześcijaństwo, to nie jest atak ani w katolicyzm, ani w protestantyzm, ani w żadną inną denominację, że więc bez względu na to, w jakiej denominacji obecnie działasz, czy też jesteś bezdominacyjny, to myślę, że warto zajrzeć na kanał Dialog z Biblią. No i oczywiście tradycyjnie chcę również polecić kanał Jana W. Cliffa, ponieważ tak całkiem niedawno powstał tam kolejny, został wrzucony materiał. Jeżeli jeszcze nigdy tam nie byłeś, to polecam, żebyś na tym kanale znalazł sobie materiał bodajże sprzed 10 lat. Biblia, księga nie z tego świata i na tej podstawie zaczął słuchać, ponieważ pan Cliff wrzuca materiały rzadko, ale jak wrzuci, to po pierwsze są dość obszerne, bo trwają od godziny nawet do 2 godzin, w zależności który materiał, a są tak merytoryczne i tak wspaniałe, że to aż się po prostu miło słucha pana Cliffa. Więc tym bardziej to polecam. Też nie stworzyłem no playlisty, no bo po co, skoro cały jego kanał to tak naprawdę jest wspaniałe, po prostu dzieło ku chwale Bożą. Tym bardziej, że on się odnosi w zasadzie swoimi materiałami do Biblii, a nie do żadnej denominacji. Więc bez względu na to, gdzie jesteś, polecam również ten kanał. Postaram się oczywiście odnośnie do tych kanałów umieścić w opisie tego materiału. To by było na tyle, jeśli chodzi o ogłoszenie parafialne. Łyk wody, jadę z tematem dalej. Polecam pić przede wszystkim dużo wody dla Twojego zdrowia, gdyż woda, tak przy okazji, wypukuje wiele toksyn z Twojego organizmu, a poza tym pamiętaj, nawodnienie organizmu owszem, ale nie nawadnia się organizm kawą i herbatą. Dlaczego? Jak idziesz pod prysznic, myjesz się w kawie czy w herbacie. I tak samo jest z organizmem, trzeba go wymyć po prostu wodą. To tak przy okazji, więc polecam, tym bardziej, że zbliża się już powoli okres letni. W zasadzie nie wiem jak tam u Was, u mnie za oknem, co prawda jeszcze nie kalendarzowa wiosna, ale tak naprawdę już wiosna. Co prawda noce są jeszcze chłodnawe, ale generalnie jest naprawdę przyjemnie jak na tę porę roku. Być może w tym roku majówka nie będzie aż taka zimna i może nawet święta te wielkanocne nie będą w śniegu, tak jak ostatnio to było, ale nie zapeszajmy dnia, pożyjemy, zobaczymy. Przyznam szczerze, ja w tym roku nie wiem, czego mam się spodziewać, więc w każdym razie, żeby nie było tak, jak drogowców zaskoczyła zima, ja już sobie porobiłem zapasy na wszelki wypadek węgla, bo palę w piecu i drzewa, no bo jak nie daj Boże spadną, pojawią się przymrozki, no to żeby nie marzło w domu, a zanim w sklepach już praktycznie drzewa tutaj nie ma, bo ja kupuję oczywiście w workach, to przynajmniej jestem zabezpieczony, już nie mówiąc, że pewnie jak się to szybko pojawi, tak pewnie jeszcze szybciej zniknie, to ceny też nie będą zbyt, że tak powiem,
niskie, więc jeżeli masz ten sam problem, że musisz palić w piecu, to polecam ci, żebyś jeszcze po prostu się zabezpieczył. Pamiętaj, że ten produkt ci się nie zepsuje. Ani drzewo, ani węgiel. No chyba, że drzewo będziesz trzymał gdzieś w bardzo wilgotnym miejscu, no i ci, że tak powiem, zawilgoci. Ale okej, okay, to taka moja mała rada na te, jakby to powiedzieć, nie wiadomo jakie zbliżające się okoliczności pogodowe. Moi drodzy, przejdźmy do meritum sprawy. Jak Wam się podoba ta uśmiechnięta Polska? Bo powiem szczerze, mnie tak naprawdę do śmiechu nie jest. Tym bardziej, że na ostatnim materiale odnosiłem się do wypowiedzi pana Leszka Żebrowskiego, który przypomniał nam, jak wyglądały marsze niepodległości, oczywiście za czasów pana Tuska. No i przypomniał nam, czego możemy się spodziewać już 11 listopada w Warszawie. Natomiast jak widać, ten czas tych policyjnych prowokacji, bo tak to trzeba nazwać, przyszedł zdecydowanie wcześniej. Już strajk rolników po prostu w Warszawie jest pacyfikowany dokładnie w ten sam sposób jak Marsz Niepodległości za czasów Tuska. Oczywiście za czasów PiSu, podczas tak zwanej fałszywej plandemo, też mieliśmy wiele rzeczy, na które służby mundurowe sobie nieco za bardzo pozwoliły, ale myślę, że to jest dopiero początek tego, co pokaże nam obecna władza. Tym bardziej, że przypominam, to było państwo policyjne, nie ma co ku temu ukrywać. Ale ja tutaj mam przy okazji może pytanie właśnie do panów policjantów, czy nawet do całej gamy służb mundurowych, którzy mnie być może gdzie, do których mój przekaz dociera. Ja mam pytanie, czy wy macie kurwa posrane w tych głowach? Ja mam nadzieję, że to jest tylko wybryk warszawskiej policji, po której rzeczywiście ostatnio można się spodziewać wiele, ponieważ ja przynajmniej takiego, przepraszam za wyrażenie, ale skurwysyństwa wśród śląskiej policji nie widziałem. Naprawdę. Więc dlatego ja jestem w stanie uwierzyć, że być może tam w Warszawie to są po prostu jakieś osoby, które tak naprawdę powinny zostać już dawno dyscyplinarnie pozbawieni prawa służenia w jakichkolwiek formacjach mundurowych, bo w zasadzie, jak się tak słucha, to takich incydentów dochodzą tylko w Warszawie. Nawet w trakcie fałszywej plandemo tutaj na Śląsku tego nie było. Oczywiście policja sobie w niektórych miejscach pozwalała na za dużo, jednakże jak się temu przyjrzały, były to okręgi, gdzie nie było zorganizowanych grup kibicowskich. Więc tutaj jednak trzeba oddać troszeczkę chwałę kibicom, ponieważ dzięki temu, że oni, można powiedzieć, nauczyli troszeczkę policji pokory, zwłaszcza że w trakcie tej całej plandemo, kiedy niektórzy faktycznie stracili zdrowy rozsądek, bo rzeczywiście powiedzenie, że to była epidemia świra, to, no to jest prawdziwe pojęcie, bo rzeczywiście ludzie świrowali, tak? I niektórzy, już nie mówiąc o pracownikach ochrony fizycznej, gdzie większość ludzi to są byli komuchy, byłe komuchy, które po prostu na emeryturkę poszły sobie dorobić, tak? No i rzeczywiście oni nagle dostali za dużo władzy, no i tak delikatnie mówiąc, więc tutaj akurat na Śląsku zauważyłem, że to bardziej pracownicy ochrony fizycznej, nie mówię, że wszyscy, tak? Ja nie wsadzam wszystkich do jednego worka, tak? Bo część z nich oczywiście nie. Ja mówię o tych byłych komuchach. To rzeczywiście trzeba powiedzieć, że oni poczuli władzę. No i przeginali, tak? Ale w porównaniu z niektórych miejscach, właśnie tam, gdzie nie było grup kibicowskich, to tak naprawdę to tam niektórzy policjanci sobie faktycznie za dużo pozwalali, ale Warszawa to już jest, no, nie wiem jak to nazwać, bo ci ludzie to jest po prostu
Hańba dla munduru policyjnego. Więc tutaj chciałem Wam wszystkim zwrócić na to uwagę, żebyśmy też nie wszystkich funkcjonariuszy służb mundurowych wsadzali do jednego worka, ponieważ ja uważam, że to, co zrobili na granicy na przykład z Białorusią, należy im się, jakby to powiedzieć, wieczna cześć i chwała, tak? Tam się wywiązali z tych obowiązków wzorowo. I szkoda, że niestety akcje warszawskiej policji niestety troszeczkę źle na nich rzutują. Więc ja przede wszystkim proszę wszystkich mundurowych, którzy mnie słuchają. Zrozumcie, że być może w tym obłędzie informacyjnym niestety do Was przygnie taka łatka ZOMO. Więc proszę Was o troszeczkę, jakby to powiedzieć, dystansu do wielu spraw, ponieważ niektórzy ludzie mogą być bardzo nadpobudliwi. To jest tak samo, jak ja działałem w tych akcjach wolnościowych. Mieliśmy delikwenta, który chciał atakować punkty szczepień. Był taki gościu, ja go przegoniłem. Mnie się to na szczęście udało, nawet się nie za bardzo wysiliłem. Ale on nie miał, jakby to powiedzieć, jakiegoś sprzeciwu wśród nas i rzeczywiście, gdyby nie moja interwencja, tak to nazwijmy, to kto wie, czy tutaj od nas parę osób by to nie zrobiło. Nie wiem, czy to jest tylko i wyłącznie taka sytuacja miała miejsce tylko tutaj u mnie na Śląsku, bo być może w innych częściach kraju też miało, tym bardziej, że chyba miesiąc później, nie pamiętam już, no oczywiście mieliśmy ustawkę w postaci, że tam gdzieś był jakiś atak i że pan wtedy Niedzielski, tak, oznaczył tych ludzi za to, że ochronili ten punkt, czyli jak widać prawdopodobnie niestety agentura zadziałała i dzięki temu, że troszeczkę staram się w życiu podchodzić odpowiedzialnie do wszystkiego, to udało się tego uniknąć. Oczywiście do tej pory nikt za to nie podziękował, niektórzy uważają, że problemu nie było, ale tutaj chciałem też podzielić się z Wami tym swoim doświadczeniem, że niestety świrują obie strony. Świrujemy troszeczkę my jako obywatele i niestety Wy, przedstawiciele służb mundurowych, Wy też świrujecie, uważając, że stoicie ponad prawem, a tak nie jest. Więc ja bym prosił o roztropność wszystkich, do których dociera mój komunikat. Bo ja wiem, że moje zasięgi są urywane, że bardzo dużo ludzi nie interesuje w ogóle, co mam do powiedzenia, bo są mądrzejsi, tak? Wiecie, no, tak jak tu piszę na tym obrazku, tak? Szczytem doskonałej manipulacji jest danie złudzenia głupcowi, że jest mądry. I tak to niestety działa, więc polecam jeszcze raz czytać tą grafikę, jeszcze raz to przeczytam. Szczytem doskonałej manipulacji jest danie niewolnikowi złudzenia, że jest wolny, zdrowemu, że jest chory, a głupcowi, że jest mądry. I wiecie co, wielokrotnie podkreślam, że inteligencja nie idzie w parze z wykształceniem, ponieważ kiedy ja miałem przygody na studiach, tytuł doktora miał facet, który się podawał za genderystę. To teraz ja mam pytanie. Człowiek z tytułem doktora, a on nie jest w stanie stwierdzić, jakiej jest płci? Moi drodzy, płcie są tylko dwie. I są uwarunkowane tylko i wyłącznie procesami biologicznymi. Jaka jest definicja słowa rozmnażania? Rozmnażanie jest to wydalanie na świat potomstwa, które jest niezbędne przetrwania danemu gatunkowi. I to już nawet ten cały darwinizm to mówi. Bo ja wiem, że oczywiście jak Pan Bóg stworzył świat, no to powiedział idźcie i rozmnażajcie się, tak? Czyli cały ten system rozroczy, on już zaniechał tego całej idei tworzenia, tylko zamienił to na ideę rozmnażania, tak? Ale to już nawet z darwinizmu to jest wiadomo, bo dzisiaj Pan Bóg jest oczywiście odrzucany. I w świecie ssaków, czy się to podoba, czy nie, to jest samiec i samica.
a człowiek jest ssakiem. Więc jeżeli, sorry, doktor, tak, tytuł naukowy, doktor, nie jest w stanie takiej prostej rzeczy zrozumieć, to nie mówcie mi, że ten człowiek zasłużył na tytuł doktorski. Więc wykształcenie nie idzie w parze z inteligencją. Tak, zdrowemu, że jest chory, no, wystarczy ten akcja świr powiedzieć tak, że wszyscy muszą się zabadziewiować, tak, że tylko to coś na grypę chroni. Moi drodzy, znam wiele osób, które przyjmują to na grypę i ich grypsko non-stop łapie. Ja nie przyjmuję tego na grypę, ja na grypę nie choruję. Jest jeszcze parę innych osób, więc ja mam efekty. Więc ja nie będę się z wami kłócił na temat naukowych tez. Ja ufam swoim oczom. Ja widzę po sobie i widzę po ludziach, którzy oczywiście to przyjmują. Nie działa. A dlaczego nie działa? No bo firmy farmaceutyczne nie ponoszą odpowiedzialności za swój wyrób, to co oni będą się starać? Bo to nie jest tak, słuchajcie, ja mam wszystkie te sypawki zrobione za modu. Wszystkie. I ja nie twierdzę, że sypawki są złe, ale na tego świra to jest eksperyment medyczny. Jednakże twierdzę, że od kiedy firmy te, koncerny farmaceutyczne przestały ponosić odpowiedzialność, to jest bubel, a nie towar. No i niewolnikowi, że jest wolny, to jest tak samo jak mówię, ciągle słyszę, ci wolni ludzie. Jacy wolnościowcy? To są pseudowolnościowcy, bo oni są zniewoleni. Dlaczego? Po pierwsze, jedyne co potrafią, to realizować akcje chuligańskie. Chociażby to, co jest w tej chwili, tak? Powiedzmy, że pójdą, tak, ci rolnicy. Nachlupią temu ministrowi rolnictwa, tak, i jej całej tej bandzie. I co dalej? No pod warunkiem, że tam oczywiście zakładają, że ich dorwą. I co dalej? No proszę o odpowiedź, co dalej? Obijecie im ryję swoim chuligaństwem i co dalej? Myślicie, że coś się dla was zmieni? Problemem nie jest to, co robią ci ludzie. Problem jest taki, że my nie mamy, my jako zwykli obywatele, swoich własnych elit. To jest problem, a nie to, co robią ci tam w Ministerstwie Rolnictwa, czy też w Ministerstwie Zdrowia, czy też w Ministerstwie Obrony Narodowej, tak? Chociaż tu już nie wiem, czy to już nie jest Ministerstwo Wojny. I to jest przede wszystkim problem, bo z drugiej strony, jakby nie patrzeć, jesteśmy jeszcze w Unii Europejskiej, która nam dosłownie narzuca pewne swoje własne widzimisię. Jak z tym walczyć? Chuligaństwem? Nie. My potrzebujemy kogoś, kto będzie naszym rolnictwem zarządzał z punktu widzenia Ministerstwa Rolnictwa, ale nie jednego człowieka. My tam potrzebujemy elity polityczne. Tylko, że wszyscy by chętnie szli, tak, nachlupali, a robić nie ma komu. Bo kiedy myśmy tutaj starali się na Śląsku stworzyć stowarzyszenie takie, no od czegoś trzeba zacząć, zaczęliśmy od stowarzyszenia, to okazało się, że tylko ja z Michałem tutaj byliśmy skłonni do opcji, a reszta przychodzili, no to myśmy mieli robić za wszystkich. No ale zaraz, zaraz. To my mamy teraz być alfą i omegą we wszystkich tematach, tak? Nic nie robić w dzień, kiedy wy sobie idziecie, tak? Możecie sobie tak na piwerko, kiedy wy sobie możecie zabrać, nie wiem, swoją dziewczynę albo gdzieś iść, poznać jakąś niewiastę, żeby w przyszłości założyć rodzinę, a my mamy 24 godziny zapindalać, tak? A potem usłyszeć was prykas, bo wam się to nie podoba? Nie, moi drodzy, to tak nie działa. My musimy dzielić się robotą i wspólnie to rozwiązywać. No bo chociażby ta akcja Uśmiechnięta Polska, skąd ona się wzięła? Pod jakimi szyldami większość wolnościowców szło, tak? Takie 8 gwiazdek było. Coś tam PiS. Super. Do czego doprowadziła ta polityka ruchu 8 gwiazdek? Do uśmiechniętej Polski.
Tak, moi drodzy. Do tego doprowadziła ta polityka. Ja oczywiście nie mówię, że władza PiS-u była jakaś zajebista, ponieważ uważam, że ona powinna już dawno zostać odsunięta od władzy, ale zamieniać ją na nowy, stary rząd to już jest debilstwo. Wiecie, jaka jest słowa, definicja określenia debilizm? Robić dokładnie to samo i oczekiwać zupełnie innych rezultatów. Wróciła stara, nowa władza, więc wróciły i stare, nowe nawyki. Widzieliśmy to chociażby w Warszawie. Ja oczywiście nie mówię, że wszyscy rolnicy są święci, no ale wydaje mi się, że chyba jakieś granice przyzwoitości zostały już kompletnie przekroczone. I zobaczcie, do czego doprowadziła ta polityka ośmiu gwiazdek. Do uśmiechniętej Polski. Więc cały czas ta akcja, ten brak odpowiedzi, to chuligaństwo, bo to się zamieniło już w chuligaństwo, zamiast wykreować swoje własne elity, gdzie ludzie tak naprawdę walczyli o swoje własne interesy. Wiem to tutaj z działań oddolnych u siebie na Śląsku, gdzie tak naprawdę pod przykrywką łączenia się doprowadzili do skłócenia się ze wszystkimi. Bo pamiętam taki moment, że pewna Lafirynda, bo inaczej tego nie można nazwać, próbowała wciągnąć te wszystkie ruchy wolnościowce w ruchy aborcyjne. I wiecie, co się stało? Jak ludzie się skłócili? Bardzo dużo osób powiedziało nie. Nie wyraziło na to zgody. Ale wiecie, co jest w tym smutne? Że ci, którzy nie wyrazili na to zgody, to byli ateiści. Bo protestanci i katolicy poszli w aborcję. I nie mówcie mi, że jest inaczej, bo ja wiem, co tutaj się działo. Myśmy oczywiście zostali tacy ludzie jak ja, gdzie nie wyrazili na to zgody, poblokowali na tych różnych grupach facebookowych, tych wolnościowych, ale potem gdzieś od czasu do czasu się z kimś tam spyknąłem, zaczęliśmy rozmawiać i okazuje się, że nie dość, że ona zareagowała tak samo, czy on, też się spotkała ich ta sama historia, tak? Wyrzuceni z grupy za obrazę kobiet. Jaką obrazę? Sprzeciw wciąganiu ruchów wolnościowych w ruchy proaborcyjne? Ludziom się po prostu popierdzieliła definicja wolności. Każdy tam sobie myślał, że jak będzie sobie mogła robić jakaś lafirynda skrobankę, że to jest wolność. Nie, moi drodzy. Wolność to jest konstytucja, która swoimi prawami, prawami człowieka, nie prawami kobiet, bo prawa człowieka mówią jasne, że nie można dyskryminować ze względu na płeć, więc mówimy o prawach człowieka, nie ma czegoś takiego jak prawa kobiet, nie ma, nie było i nie będzie. Przypomnę, że te prawa człowieka są obarczone krwią naszych przodków i powinniśmy w związku z powyższym dążyć do jej przestrzegania, gdzie niestety w wyniku świra konstytucja była wielokrotnie łamana, gdzie za rządów Tuska tym bardziej była łamana. Jeżeli ktoś myśli, że konstytucja teraz będzie przestrzegana, to niech się obudzi, bo Tusk już zapowiedział, że nie będzie przestrzegana, ale o tym za chwilę coś więcej powiem. I ta idea w obronie konstytucji powinna nas łączyć, czyli te wszystkie, że każdy z nas ma prawo do wyznania religijnego, do swobody wyznania religijnego, a to oznacza, że tutaj nie ma podziały, to co ja często, z czym ja walczę, czyli tak zwane okowy religijne, tak, gdzie katolicy prują na protestantów, protestanci na katolików. Nie, tu nie ma czasu na takie pierdolamento albo pierdolamento, że przyszły prezydent albo premier powinni być katolikami. Nie, ponieważ jeżeli ja spotkam kogoś, kto będzie oddany sprawie polskiej, a będzie wyznawał islam, to ja go poprę. Dlaczego? Ponieważ jeżeli człowiek jest oddany sprawie polskiej, a sprawa polska to jest konstytucja, gdzie chce uznawać
mimo swojej religii, prawo moje do swobody wyznania religijnego, gdzie ja nie utożsamiam się z żadną denominacją i mogę o tym swobodnie mówić, tak, być i nikt mnie nie będzie zmuszał, że mnie nagle, nie wiem, pobliski kościół katolicki spali na stosie, to ja takiego człowieka poprę. A poza tym tu są też okowy religijne, które, a to jest, nazwałbym to prosto, głupota religijna, która trawi również protestantów, tak? Bo oni by chcieli mieć jakiegoś nowonarodzonego przywódcę. Tylko ja się pytam, jak wy chcecie mieć, skoro wasze zachowanie mówi, że chrześcijanie się nie zajmują, przepraszam, polityką. Skąd wy myślicie, że Pan Bóg wam nagle z ziemi zrzuci kogoś takiego? Wy się nie rozwijacie, wy się zbijacie. Kto się nie rozwija, ten się zbija. Krótko zwięźli na temat. Wy byście chcieli pobożne życzenia, bo wy macie takie widzimisię. To może zacznijcie działać, a nie zachowywać się tak jak barany, gdzie nagle okazuje się, że nam mały taki konflikt militarny wybuchł na wschodzie i ludzie nagle spanikowali, stracili zdolność do myślenia i większość z nich stała się rusofobami i swoją rusofobię oni tłumaczą, wycierając mordę Biblią. A argument na temat decyzji geopolitycznych to mówią, bo ja jestem chrześcijaninem. No i co z tego, że jesteś? Każdy inny człowiek, który się z tobą nie zgadza, powie to dokładnie to samo. Co to ma do rzeczy? Nic. Ponieważ potrzeba mieć do tego pewne umiejętności. A Biblia uczy pokory, a ty się pokazujesz pychą. Gdzie uważasz, że twoje chrześcijaństwo daje ci prawo do bycia kimś, kim nie jesteś. To jest tak samo, jak ja bym powiedział dzisiaj, że chcę być, trenerem piłki nożnej, nie mając żadnych kwalifikacji, poszedł chociażby, nie wiem, do tutaj u siebie do Ruchu Chorzów, tak, do prezesa i powiedział mu, że chce przyjąć drużynę i na pytanie, jakie mam kwalifikacje, odpowiedziałby mu, jestem chrześcijaninem. Jak myślicie, co by zrobili w każdym klubie piłkarskim? Wyśmialiby mnie. A wy używacie takich pojęć i uważacie, że to nie jest śmieszne. Biblia mówi, że chrześcijanie są inteligentnymi ludźmi, a wy z siebie robicie debili. Sorry, winę tu. Ktoś to musi powiedzieć. Dlatego uważam, że te okowy religijne trzeba w swoim życiu usunąć i pamiętać, że w sprawach społecznych obowiązuje konstytucja, gdzie każdy ma prawo do swobody wyznawania swoich poglądów religijnych, oczywiście politycznych również. I dzięki temu w tym momencie katolik, protestant, nawet osoba wyznania mojżeszowego, islamista powinni iść ramię w ramię w obronie tego prawa. To są działania społeczne i konstytucja nie gwarantuje aborcji. Bo zgodnie z ustawą, która zaostrzała prawo aborcyjne, jedyne co się zmieniło to to, że decyzję na temat aborcji mógł podjąć osoba profesjonalna, czyli profesjonalny lekarz. Ta ustawa nie zabroniła aborcji. Ona odebrała aborcję na życzenie, a potem pierdzielenie, że kobiety umierają w szpitalach. Bzdura. Kobiety umierają właśnie dlatego, że ci, którzy popełnili błędy lekarskie, a ich były co najmniej 3, zasłaniają się tą ustawą i unikają odpowiedzialności. I niestety tak będzie, dopóki jest niestety ogromne zamieszanie w tej sprawie, a powinno się troszeczkę ściąć i dojrzale na ten temat porozmawiać, ponieważ pamiętajcie, i panowie, zwłaszcza wy i nie tylko, tam mogą również trafić wasze żony, wasze córki i nie daj Boże ktoś z powodu tego zamieszania popełni karygodny błąd, i uniknie odpowiedzialności, to myślicie, że ludzie będą się, że ci lekarze, ginekolodzy będą się tym przejmować? Nie. Ale wasza żona, córka, może synowa,
odejdą z tego świata. I ty nie zostaniesz ojcem, dziadkiem, pradziadkiem. Czy tego właśnie chcesz? Wydaje mi się, że nie. Dlatego tutaj naprawdę jest potrzeba takiej dojrzałej rozmowy. Ale wróćmy do uśmiechniętej Polski. Słuchajcie, to jest naprawdę efekt tego, tej polityki ośmiu gwiazdek, czyli coś tam PiS. Pewien mentor biznesowy, Jacek Walkiewicz, powiedział coś takiego, że on się nie zgadza z takim popularnym słowem jak człowiek uczy się na błędach. Ponieważ stwierdził, że on bardzo często z obserwacji, a jest również psychologiem, widzi coś takiego, że ludzie potrafią milion razy popełniać te same błędy. Ale powiedział coś takiego, że człowiek nie uczy się na własnych błędach, przepraszam, język polski ciężka mowa, dopóki nie uświadomi sobie, że popełnia te błędy. Jeszcze raz. Człowiek nie uczy się na własnych błędach, dopóki sobie nie uświadomi, że te błędy popełnia. I ja się pod tym w pełni podpisuję. Ponieważ ja ostrzegałem, że tak będzie, wiedziałem, do czego to zmierza, wyobraziłem sobie już, widziałem zachowania chuligańskie, a nie działania oddolne, i wiedziałem, że to po prostu doprowadzi tak naprawdę, że wróci stara władza, ale pozostawienie przy władzy PiS-u też mi się nie uśmiechało. To też nie było rozwiązanie. Ale niestety tutaj muszę zacytować pana Mariana Kowalskiego, który powiedział, że PiS na chwilę obecną jest najlepszą władzą. Z czystym bólem serca podpisuję się pod tym, ponieważ nie podoba mi się ten beton pisowski, ale już wolę ich, aniżeli państwo policyjne pana Tuska. I moi drodzy, weźcie sobie to do serca, uświadomcie sobie, że ta chuliganka nie ma sensu i że ten obraz uśmiechniętej Polski to jest efekt tego, co do tej pory zrobiliśmy. A jedynie, co żeśmy zrobili, to była filozofia, cytuję, jebać PiS. I teraz nie zdziw się, jak poczujesz oczywiście pałę policyjną na swoich plecach. Więc pamiętaj, człowiek uczy się na błędach pod warunkiem, że wie, iż je popełnia. Czy nie najwyższy czas troszeczkę wyciągnąć z tego wszystkiego wnioski? Ponieważ nie wiem, czy sobie zdajecie z tego świadomość, bo oczywiście ten strajk rolników, który poniekąd oczywiście popieram, aczkolwiek wiem, że tam rolnicy nie wszyscy są święci. Na pewno zostanie spacyfikowany, ale przez coś a la okrągły stół, ponieważ jak sobie zajdziecie chociażby na kanał Uszi, który Wam oczywiście polecam z wielu innych względów, przede wszystkim merytorycznych wartości, jakie tam jak najbardziej są zamieszczone, to oczywiście zobaczycie, że tam już coś Pan Kołodziejczak się oczywiście wygadał, że oczywiście musi zostać wyłonione jakieś, że tak powiem, środowisko reprezentacyjne rolników, żeby można było przejść do rozmów i zacząć ich problemy rozwiązywać. Czyli rolnikom szykują oczywiście okrągły stół. Pamiętam oczywiście tą panią, pewnie rolnik, która powiedziała, że głośno, że ten protest ich zostanie szybko rozwiązany. To oczywiście została zhejtowana. Niestety, biorąc pod uwagę swoje doświadczenie tutaj wolnościowe na terenie Śląska, w 90% jestem w stanie się z nią zgodzić, ponieważ podobna rzecz miała tutaj, gdzie ludzie działali niby z nami, ale tak naprawdę przeciwko nam, bo oczywiście w obronie swoich własnych interesów. Więc tutaj oczywiście zachowanie rolników w stosunku do tej pani jest jak najbardziej karygodne. Na pewno nie obędzie się to tak szybko, jak ona stwierdziła.
ale rzeczywiście wezwała, można powiedzieć tak, do odpowiedzialności tych wszystkich ludzi. Na kanale Usi też jest coś więcej na ten temat. I tym bardziej, że no, trzeba przyznać sobie jasno, nie wszyscy rolnicy są święci. Ja tu przypomnę jeszcze raz sytuację, gdzieś widziałem, że rolnicy nie puścili na rondzie karetkę jadącą na sygnale. Moi drodzy, to już jest gruba przesada, ponieważ ktoś być może potrzebował pomocy lekarskiej, a wy nie puszczacie taką karetkę? Przeciwko komu, drodzy rolnicy, strajkujecie? Przeciwko nam, zwykłym obywatelom? A ja teraz zadam wam pytanie. Dlaczego ja nie mogę sobie pójść na targowisko po to, żeby kupić bezpośrednio od was produkty? To o co drzecie tego ryja? Bo ja bym chciał mieć dostęp do tych produktów, ale wiem, że tutaj na targowisku nic, co nie przejdzie przez hurtownię, która mieści się w Katowicach-Załęży. Niestety, chyba że spod lady po znajomości, ale też nie wszystko, nie jestem w stanie nabyć, bo takie są rzekomo przepisy. Dlaczego nie chcecie stworzyć odpowiedniego systemu zbytu, albo nawet zatrudnić panią, która tutaj będzie sprzedawała, tak? Ja jestem w stanie nawet więcej zapłacić, znaczy prawdopodobnie po prostu cena byłaby porównywalna z tym, co jest na targowisku, bo ja wiem, że to hurtownia kupuje za śmieszne pieniądze, sprzedaje za troszkę większe, a potem wiadomo, że ten sprzedawca na targowisku musi, że tak powiem, też zarobić na swoje utrzymanie, więc prawdopodobnie cena byłaby porównywalna. Ale dlaczego nie siądziecie, tylko ufacie jakimś takim dziadom jak pan Kołodziejczak? Ja mam nadzieję, że już żeście się z tego dziada wyleczyli i nie zorganizujecie taką swoją własną przedsiębiorczość, żeby z tymi produktami docierać do nas, zwykłych obywateli i ewentualnie tą całą Unię i tych wszystkich rządzących no mieć w nosie, bo ja myślę, że na pewno wielu, wielu ludzi by do was po prostu przyszła. A jeżeli będą jakieś afery ze Strażą Miejską, bo nie macie zgody na sprzedawanie i tak dalej, no to zrobić jakąś odpowiednią awanturkę tutaj na przykład pod urzędem miasta, czy to w Chorzowie, czy w Rudzie Śląskiej, ale nie na przykład blokować drogi, gdzie ludzie no, jadą, jakby nie patrzeć, do pracy, odebrać dziecko ze szkoły, gdzie tak naprawdę wkurzacie w ten sposób więcej zwykłych obywateli, aniżeli atakujecie w problem, bo jeżeli byście na przykład zatkali jakieś te główne magazyny transportowe, załóżmy jakieś marketów, okej, to może miałoby to jeszcze jakieś uzasadnienie. Tylko oczywiście, gdybyście umożliwili jeszcze dostęp do swoich towarów, to przynajmniej my, jako zwykli mieszczuchy, nie mieli problemu chociażby z dostępem do żywności, tak? Ponieważ to też nie może być tak, że my nie mamy gdzie się zaopatrzyć w żywność. Zastanowiliście się, że to może być sterowane przez korporacje? Moim zdaniem tak, bo to jest na rękę korporacjom, bo wtedy oni będą mogli nam wcisnąć syntetyczne mięso i prawda jest taka, że jeżeli ja nie pójdę i nie kupię, to nie będę miał co jeść. A głód potrafi człowieka nauczyć pokory, niestety. Więc czy wy żeście o tym pomyśleli? Obawiam się, że żeście o tym nie pomyśleli, tak samo jak wolnościowcy nie myśleli, kiedy wychodzili na ulicę z hasłami 8 gwiazdek, nie pomyśleli, że w ten sposób doprowadzą do tego, że będziemy mieli uśmiechniętą Polskę. No i mamy. Na razie co prawda tylko w łeb dostają rolnicy, ale co będą jak, ale mieliśmy chociażby strajk przedsiębiorców w trakcie tej pandemii. Podobno doszli tam również inni ludzie. Lekarze też się buntowali, aczkolwiek oni niekoniecznie, bo dodatki te świrowe to dostawali, więc nie powinni akurat poparcia społecznego nie bardzo mieli. A co będzie dopiero jak wy, policjanci, żołnierze?
i inni członkowie służb mundurowych. Wiecie co, jak sobie poradzą z nami, to przyjdzie czas na was, tak? Czy wyście o tym myśleli? Co będzie, jeżeli. Czy chcecie, żeby wasze rodziny jadły to syntetyczne dziadostwo? Jak widzicie, to jest jeden żywy organizm. Natomiast, co chciałem rzecz a powiedzieć? Pytanie, jak my będziemy odpowiedzialnie podchodzić do tego tematu. Ponieważ brak odpowiedzialności dał nam uśmiechniętą Polskę. Ja już wielokrotnie powtarzałem, że tak naprawdę w tym świecie, bo ja oczywiście uznaję autorytet Biblii, Biblia zakłada jeźdźca apokalipsy, który będzie się nazywał głód. I w tych czasach ciężko jest sobie naprawdę wyobrazić, ponieważ nie mamy problemu z produkcją żywności. Naprawdę nie ma. Ziemia jest naprawdę obfita i nie jest przeludniona. I naprawdę moglibyśmy to wszystko zrobić. Często słyszę, dlaczego Pan Bóg nie martwi się o to biedne tam murzyniątko w Afryce, które umiera z głodu. A ja mam pytanie, a w Afryce oddają cześć i chwałę Panu Bogu? No to Pan Bóg jak dżentelmen wyniósł się stamtąd. No i o co chodzi? Jak tam jakieś wudu, srudu i inne rzeczy robią? Dlaczego nie zapytacie o to samo wielkiego filantropa, jakim jest pan Bill Gates, który przecież w trosce o nasze bezpieczeństwo inwestuje w te badziewia, tak, jednocześnie twierdząc, że Ziemia jest przeludniona. Dlaczego go o to nie zapytacie? Tylko oczywiście od razu do Pana Boga macie pretensje. Przecież on by mógł wyżywić tą Afrykę. A dlaczego tego nie robi? Bo nikt mu za to nie zapłaci. Krótko, zwięźle i na temat. Ludziom się po prostu, znaczy ludziom, można władcom tego świata się opłaca utrzymywać Afrykę w biedzie. I moi drodzy, uważaj, żeby to również się spotkało ciebie. Ponieważ to nie jakaś zaraza czy brak obfitości spowoduje, że ten jeździec apokalipsy przyjedzie, tylko spowoduje to, że my tym nie potrafimy zarządzać. Że my nie potrafimy brak mi słowa. Nie potrafimy zaopiekować się tym, zatroszczyć, że tego nie potrafimy zrobić. I to widać. Ponieważ dzisiaj rolnicy strajkują. Z jednej strony stoję po ich stronie, ale z drugiej strony nie widzę rozwiązania dla siebie. Więc z jednej strony, jakby te magazyny pozamykali, okej, rozumiem, że to jest w trosce również o nas, ale jeżeli ja pójdę do marketu i nie będę miał co kupić, no to mnie się nie będzie już uśmiechało, a ja mieszkam w mieście. Czy ktokolwiek się nad tym zastanowił? Nie. To jest dokładnie to samo, co powtórzę jeszcze raz. Polityka jebać PiS doprowadziła do uśmiechniętej Polski. I jeżeli ty nie będziesz, drogi słuchaczu, świadomy tego popełniania błędów, to ty nie będziesz się uczył na swoich błędach. Więc nie gniewaj się, ale ktoś to w końcu musi powiedzieć. Jeżeli uważasz, że te informacje, ten sygnał powinien pójść dalej w eter, nie bój się udostępnić tego materiału. Ponieważ w ten sposób przyczynia się do tego, że nasza świadomość, nas, zwykłych Polaków, rośnie i być może się w końcu znajdą ludzie odpowiedzialni, którzy będą racjonalnie rozwiązywać problemy, a nie tylko uprawiać chuligankę, ponieważ uśmiechnięta Polska jest efektem działań wszelkich wolnościowców. I to musi głośno wybrzmieć, ponieważ my nie możemy ciągle robić to samo, a my potrzebujemy własne elity polityczne. A taką chuligankę kibicowską, mimo że jestem kibicem,
nigdy niczego nie załatwimy. I drodzy rolnicy, proszę Was o jakieś racjonalne postulaty dla nas, konsumentów Waszych produktów, bo choć Was popieram, to ja jednak będę zaglądał również do garnka. Jeżeli Wy tego nie zrozumiecie, to uwierzcie mi, że jak ludzie będą obserwować, że ich dzieci nie będą miały co jeść, to Was osobiście spałują kijami bejsbolowymi. A ja tego nie chcę. To jest miecz obusieczny. A kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie. Dla konkretnego przykładu, że jest to możliwe, to chcę Wam opowiedzieć, co tutaj się dzieje w naszym samorządzie w Chorzowie. Otóż chorzowianie zorganizowali swoje własne przedstawicielstwo. Mamy pod przywództwem, tak to nazwijmy, niejakiego pana Szymona Michałka, który zorganizował chociażby sektor rodzinny na Stadionie Ruchu Chorzów dla dzieci, żeby mogli również kibicować, ale jest również tutaj mieszkańcem Chorzowa w zasadzie od urodzenia i przede wszystkim społecznikiem i tutaj działa na rzecz dobra miasta. Oczywiście z nim zgadzam, z tym, co on robi, ale zebrał wokół siebie ekipę, która się oczywiście nazywa drużyną Szymona Michałka. Ja jestem jej sympatykiem, nie jestem tam wolontariuszem, że tak powiem, w tej drużynie. Ta ekipa w tych wyborach samorządowych wystawi swoje własne przedstawicielstwo. No i zobaczymy. Pan oczywiście Michałek startuje na prezydenta miasta. Jego tam ludzie są z różnot. Niektórzy startowali kiedyś z innych list wyborczych do Rady Miasta, gdzie ja podkreślam, uważam, że w samorządach nie powinno być żadnych przedstawicieli z partii, które wchodzą w składy Sejmu i Senatu, po to, żeby wasz samorząd nie był polem politycznych wojenek, tylko raczej miejscem takich ludzi, którzy chcą działać dla swojego regionu. I tutaj bardzo dużo osób zauważyło, że miasto Chorzów wymiera i to są po prostu mieszkańcy, społecznicy, którzy postanowili się pod jednym szyldem, których zjednoczy pan Michałek, a wielu z nich na początku w ogóle nie chciało z tym człowiekiem działać, zresztą o tym on opowiadał, postanowili się zjednoczyć, których łączy jedna idea – dobro miasta Chorzowa. I nie są na przegranej pozycji, ponieważ widać, że społeczne zainteresowanie ich projektem jest jak najbardziej prawidłowo. Ja pozwolę sobie w opisie tego materiału udostępnić Wam nagranie dość obszernej inauguracji kampanii pana Szymona Michałka, po to, żebyście mieli podgląd bez względu na to, czy jesteście z Chorzowa, czy nie. Ja na tej inauguracji w hotelu Arsenal Palace w Chorzowie oczywiście byłem jako widz. Wszystko to słuchałem tam osobiście. Parę znajomych działa w tej drużynie. Ja na razie oczywiście sympatyzuję i im kibicuję. Zobaczę, może się kiedyś zaangażuję, ale wiecie, ja już jestem zniesmaczony z różnymi pięknymi ruchami. Był przecież Ruch Narodowy się pięknie zapowiadał. Marsz Niepodległości była piękna idea, też zmarnowana i tak dalej. Więc ja na razie sceptycznie do tego podchodzę, ale mamy taką oddolną inicjatywę i być może miasto Chorzów będzie przykładem dla oczywiście, mam nadzieję, że całej Polski. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Ja oczywiście ekipę pana Michałka poprę, ale chciałem, żebyście zobaczyli, że to się da zrobić. I to powstało. Powstało bez mojej ingerencji. Bo mimo, że ja tu działałem, ale okazało się, że ludzie, z którymi działamy, byli bardzo nieodpowiedzialni. Ja wyciągnąłem wnioski, ale z drugiej strony jest to bardzo ciekawe doświadczenie, że ktoś pod moim nosem zrobi dokładnie to, co ja chciałem zrobić. I mnie to cieszy. Mnie to cieszy. Jeżeli znajdą się takie osoby, ja nie muszę być w centrum zainteresowania. Mnie to też pokazało, że ci tak zwani, ci, którzy, jak to się mówi, krowa, która muczy, mleka nie daje.
Ci, którzy tak mocno krzyczą o tej wolności, to tak naprawdę jedyne, co w tej chwili się robią, to chuligańskimi sprawami i do niczego to nie doniosło. A pan Michałek, który pracował długo, długo, długo lat, rozmawiał z wieloma ludźmi, bardzo wiele osób nie chciało w ogóle, że tak powiem, uznawać jego autorytet, ale po jakimś czasie po prostu postanowili zacząć działać. I polecam tą inaugurację, ponieważ została tam zaprezentowana cały podgląd, oparty na konsultacjach społecznych, na wizję rozwoju tego miasta. Myślę, że takie podglądowo dla Was, jak to powinno być, jak najbardziej powinniście się z tym zapoznać, tak? Czy wygramy? Trudno powiedzieć, ponieważ też spotkałem się z takim komentarzem, który też przy okazji chcę tutaj zaznaczyć, że niestety pewien pan napisał, bo u nas już, że tak powiem, przez wiele lat rządzi oczywiście prezydent z ramienia PO. Kiedyś on został zapytany, dlaczego, skoro tak źle się dzieje w naszym Chorzowie, to dlaczego on non-stop wygrywa, mimo że za każdym razem on jedzie na obietnicy budowy nowego stadionu dla chorzowskiego ruchu. Ja oczywiście jestem za tym, żeby tutaj powstał stadion, ale uważam, że to nie jest jedyny problem mieszkańców. No i oczywiście pan Michałek w swojej kampanii jak najbardziej to uwzględnił, co mnie to też pozytywnie ucieszyło, ponieważ widzę jakiś konkretny pomysł. I tutaj został zapytany, no powiem, że ten człowiek nie był w stanie mądrze tak naprawdę odpisać, bo ciągle narzekamy, tak, ale ciągle ten sam człowiek wygrywa. Jak to jest możliwe? No, definicja debilizmu, robić dokładnie to samo i oczekiwać zupełnie inne rezultaty. No i mamy ten rezultat w postaci uśmiechniętej Polski, tak? Jeszcze raz to podkreślę, bo to jest jednak istotne stwierdzenie. Inny pan tam w tym, bo jak sobie to czytałem, napisał coś takiego, żeby nie doceniać mimo wszystko obecnego establishmentu, tego co rządzi tutaj u nas w Chorzowie. Ponieważ bardzo dużo osób postawionych wysoko na urzędach, czy to w systemie oświaty, czy to w systemie kultury, tak, czy nawet w regionalnej medycynie, są to ludzie, którzy chociażby i plus ich rodziny nie lubią zmian. A jak wiadomo, niektóre nominacje są po tak zwanej znajomości. Więc gdyby przyszło co do czego, no może być zagrożenie stanowiska. A niektórzy ludzie po prostu nie lubią zmian, tak? A oni oczywiście swoje tam mając dojścia, są w stanie zrobić taką czarny PR. No i oczywiście walczą o swoje koryto. Zaprotestować nieudolnemu prezydentowi w postaci, że on znowu przejmie kolejną kadencję, mimo że jest nieudolny. Moi drodzy, niestety musimy być świadomi tego, że większość ludzi walczy o własne interesy. Niestety tak jest. Ale jeżeli chcemy, żeby były zmiany, musimy o swoim ego zapomnieć, ponieważ dokładnie to samo było u wolnościowcach. Wielu wolnościowców walczyło o swoje własne interesy, no i to doprowadziło do uśmiechniętej Polski. Znowu wracamy do tego samego. I niestety nie przyniosło to niczego. I tak samo jest u mnie w mieście. Ponieważ ja się też pod tym podpisuję. Rzeczywiście tak jest. Więc moi drodzy, jeżeli nie zaczniemy myśleć o interesach społecznych,
gdzie każdy z nas ma mieć warunki jakieś mieszkaniowe, bytowe i rozwijać siebie zawodowe pod kątem swoich predyspozycji zawodowych, a nie na zasadzie, a znam prezydentem, to ja mogę zostać dyrektorką szkoły. O, ale przepraszam, to, że ktoś, jakaś pani jest nauczycielką, nie oznacza, że będzie dobrą dyrektorką szkoły. Przykład. Zbigniew Religa, nieżyjący, świetny chirurg, ale czy on jako minister zdrowia się sprawdził? Grzegorz Lato, wspaniały piłkarz, fenomenalny, ale czy jako prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej on się sprawdził? Nie bez powodu większość mówi, że prezesura pana Laty była najgorszą w historii Polskiego Związku Piłki Nożnej, chociaż wydaje mi się, że akurat pan król disco polo akurat przebił pana Lato, ale okej, to jest moje osobiste zdanie, nie musicie się z tym zgodzić, ale ja już rządy pana Kuleszy mam dosyć. Wolałbym pana Leśniodurskiego na chwilę obecną, ale to są moje pobożne życzenia. I tak to wygląda. Dlatego pokora, pokora, jeszcze raz pokora. Tym moim exposé chciałem was mniej więcej coś uświadomić, oczywiście w myśl tego powiedzenia, że człowiek uczy się na błędach pod warunkiem, że jest świadomy ich popełniania. Więc mam nadzieję, że te moje słowa, które tutaj padły, nie pójdą w eter. I nie wiem, ile uznacie to za mądrych spraw, które chcecie sobie wziąć do serca, ale też chciałem wam powiedzieć troszeczkę, podzielić się swoim doświadczeniem życiowym, jakim tutaj zebrałem, swoimi spostrzeżeniami. Mam nadzieję, że dla każdego z was one będą owocne. Chyba wszystko powiedziałem, co chciałem powiedzieć. Już zakończę, bo jak widzicie, myślałem, że zrobię nagranie jakieś pół godziny, a już ponad godzinę gadam. Tak czasami potrafi się rozgadać, ale też mówię od serca, tak? Czasami naprawdę mam jakiś pomysł, wiem, czym chcę się podzielić, nie piszę scenariuszu, a potem mówię, czasami się zdarza, kurde, tego nie powiedziałem, a powinienem. Nie wiem. Mam nadzieję, że udało mi się wszystko, co wam przekazać. Moi drodzy, i jeżeli uważasz, że temat informacji, które tutaj padły, są cenne, nie bój się tego udostępnić dalej. Ponieś to w eter. Zacznijcie rozmawiać ze sobą, w swoim regionie, tam gdzie mieszkasz, tak? Nie odzywaj się do mnie, jak ty mieszkasz, nie wiem, w Suwałkach, a ja jestem w Chorzowie. No co ja ci mogę tam w Suwałkach powiedzieć, nie? Oczywiście możemy utrzymywać miłe relacje, ale ty musisz w swoim regionie wziąć odpowiedzialność za swój region, tak jak ja się staram wziąć za swój, ale przede wszystkim pamiętajcie o odpowiedzialności. To musicie w końcu się nad tym zastanowić, do jakiego celu zmierzacie. Ponieważ tak jak wolnościowcy nie mieli celu, mieli tylko jedną filozofię jebać PiS, doprowadziło to do uśmiechniętej Polski. Jesteś z tego zadowolony? Bo ja nie. I powiem ci jedno. Nie będzie w tym kraju lepiej, dopóki my nie wykryjemy swoich własnych elit. A jeżeli pomysł pana Michałka wypali i w następnych wyborach pewnie wystartujemy kogoś do Sejmiku Śląskiego, później możemy do Sejmu i Senatu i tak zmieniać oddolnie. Nie chuligaństwem. To nic nie zadziała, co nie zmienia faktu, że oczywiście też nie możemy sobie pozwolić, żeby wszystko narzucić nam na głowie. No i oczywiście apel do służb mundurowych. Czy wy chcecie się zachować tak jak ci panowie w Warszawie? To jest pytanie do was, ale nie dziwcie się, jeżeli potem od nas, zwykłych obywateli, dostaniecie pałą albo nie daj Boże koktajlem Mołotowa w łeb. Bo my, obywatele, suweren, nie damy się zastraszać. Z całym szacunkiem do was, z całym szacunkiem do rolników, ponieważ do was też można mieć kilka pretensji. Trzymam oczywiście kciuki za rozsądne rozwiązania w tym strajku. Dla mnie, jako potencjalnego zjadacza waszych produktów końcowych,
do których chciałbym mieć dostęp i jakoś nie za bardzo mam. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję. Z Panem Bogiem, czołem Wielkiej Polsce. Do zobaczenia na plażach tego świata i życzę Wam nieprzespanej nocy, nie z powodu życzenia Wam źle, tylko z powodu analizowania tego, co powiedziałem, bo mam nadzieję, że te myśli nie pozwolą Wam w pozytywnym znaczeniu tego słowa po prostu spać, będziecie myśleć, szukać rozwiązań i przejdziecie ich do realizacji. Czołem!